Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną JJ. Hej. Na moim kanale, moi drodzy, jedliśmy już na różne sposoby. Jedliśmy potrawy skazanych na śmierć. Sztuczna inteligencja decydowała, co mamy zjeść, a nawet jedzenie robiły nam same roboty. Ale jeszcze nie jedliśmy w jeden sposób. Nie jedliśmy tego, co w ulubionej bajce anime, czyli w Pokemonach. Więc moi kochani, dzisiaj przez cały dzień będziemy jedli to, co Pokemony. A wy, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jaki Pokemon wyskoczy z tego Pokebola, no to zostawcie łapeczkę w górę. 3, 2, 1, BUM! Wow! Jest to Pikachu! Pikachu! Tak jest. Dzisiaj będziemy jedli też danie, które jadł sam Pikachu w dodatku z Togepi, więc oglądajcie film do samego końca. A jeżeli jesteście nowi i lubicie Pokemony, subskrybujcie kanał, tutaj macie czerwony przycisk. Wielkimi krokami zbliżamy się po 300 tysięcy, więc subskrybujcie, a teraz lecimy zjeść pierwsze śniadanko. Na śniadanie zrobimy przysmak Pikachu oraz Togepi. Brock, czyli jeden z głównych bohaterów w Pokemonach, najczęściej gotował ze wszystkich i zawsze przygotowywał Pokemonom różne posiłki. W jednym z odcinków zrobił im kanapki z jajkiem, no i też tam inne kanapki były z szynką. My natomiast dzisiaj skupimy tylko i wyłącznie na kanapkach z jajkiem, a żeby zrobić takie kanapki potrzebujemy chlebek, 3 jajeczka, majonez, sól, pieprz, nóż i tackę. Więc zabieramy się do roboty. Jajka pięknie pokrojone, dodajemy teraz majezonu. Czyli najlepszy składnik. Tak jest. Dodajemy soli, pieprzu. Pieprzu więcej, bo my lubimy bardziej pieprzne. Oj tak. Naszą pastę jajeczną odstawiamy na razie na bok i musimy, moi drodzy, obciąć skórki od chleba, bo Togepi nie miał zębów! Jak mu to jeść? A ta skórka w sumie nie jest wcale taka twarda, ale i tak Togepi by nie zjadł. Kiedyś jak się chodziło do przedszkola, to mama robiła takie kanapki bez skórki. Ale kanapki bez skórki były lepsze zawsze. No tak, no bo tak łatwiej się przyjemniej jadło zawsze, nie trzeba było mielić. No, a najgorsze było tak, bo na przykład chleb dwudniowy albo tam półtoradniowy i te skórki były faktycznie już takie gumowe, twardawe. Dobra, zrobimy trzy kanapki, co? Pyk, pyk i pyk. Skóreczki. Co teraz z tymi skórkami? Bułkę tartą! Te skórki damy kaczkom. Zima idzie, to będą jadły. Bardzo dobry pomysł. No to teraz wystarczy nasze kanapeczki posmarować. Ty się tym zajmij, bo ty najładniej smarujesz, ja po prostu nie potrafię smarować. A zawsze jak smaruję, to już ona się ze mnie śmieje. Mówię, co tak mało, co tak krzywo? No bo ja mam kompleks smarowania, proszę teraz to zrobić. Za wiele się na tej naszej małej kanapeczce nie zmieści tej pasty. Ale to były kanapki dla Pokemonów, więc tak jest. Od nas mniejsze. Togepi ma małe rączki, Pikachu też. Teraz to idzie na górę, pach. I ostatnia. Tak wyglądają nasze przygotowane, przepyszne kanapeczki. Tutaj Pikachu zaraz sobie siedzi. Kontrola jakości. Tak jest, o. Padł z zachwytu. Przewrócił się z wrażenia. Dokładnie. Więc co, próbujemy? No ponoć Togepi smakowało. Fun fact, Togepi był pisklakiem. I w jajku siedział. To jest kanapka z jajkiem. Ciekawe. To jest śmieszne, no. Boże, jakie to dobre, bo tyle jest majonezu. Szczerze, taką kanapkę nigdy na śniadanie nie jadłem jeszcze, ale oceniam, dycha. No, ja też. Dycha. Jest przesada, jeszcze bez skórki. Teraz nawet będę na śniadanie takie robić. No, pyszne. Chyba trzeba dorobić troszeczkę, co? Aha. Przy okazji chciałabym zaznaczyć, przypomnieć i poinformować, że już niedługo na moim kanale pojawi się druga część testu najrzadszych słodyczy Pokemon z Japonii i z Chin, ponieważ już uzbierałam kolejną paczkę nowości, więc o właśnie. Pamiętacie ten odcinek, w którym testowaliśmy te napoje? To właśnie za niedługo pojawi się taki kolejny. I to w ogóle był napój o smaku serowym, nie? Jak coś. Jak nie oglądaliście tego odcinka, przypięty w karcie, wbijajcie. Czas na obiad, moi drodzy, a na obiad będziemy jedli onigiri. Jest to taka japońska potrawa, która została przygotowana przez Brocka dla Pokemonów i w jednym z odcinków, gdzie Squirtle zrobił swoją bandę Squirtlów, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię, Squirtlów, i chodzili w takich fajowskich okularach i tam generalnie psocili, no to oni zajadali te onigiri. Jest to taka ryżowa przekąska, która od spodu ma przyklejone nori, a do środka możesz dodać, jakie chcesz nadzienie. Niektórzy robią to z owocami, niektórzy robią to z rybą. My dzisiaj zrobimy onigiri z tuńczykiem, więc będzie smacznie na pewno. Zanim zabierzemy się do roboty za onigiri, mam jeszcze jeden fun fact. W Japonii zamiast kanapek noszą onigiri do szkoły i po prostu jedzą sobie na przerwach ryż z jakimś nadzieniem. Dlatego są tacy szczupli. Dokładnie tak, więc zabieramy
się do roboty. Ryż i warzywka i owoce. Aby przygotować nasze onigiri, potrzebujemy typowy ryż do sushi, który za chwileczkę będziemy musieli wypłukać. Płukamy tak długo, aż woda przestanie być mętna. Gotujemy na wolnym ogniu przez około 10-15 minut i później jeszcze na 10-15 minut musimy go zostawić, aż woda się wchłonie. I wtedy on będzie taki fajny, lepki. Wtedy będzie idealny. Tuńczyk z puszki, sezam, którym posypiemy sobie onigiri, no i oczywiście algi, czyli nori, które onigiri zawiniemy. Czyli bardzo prosty skład. Wsypujemy ryż i go puszamy w ten sposób. Ryż teraz będzie się gotował 10 minut, więc widzimy się za chwilę. A few moments later. Ryż ładnie już nam ostygł, Żydziejka, zobacz, czy się lepi. Lepi. Lepi, to zaczynamy robić nasze popisowe danie japońskie. Tutaj tak trzeba ładnie ugnieć z tego, co widziałem. Teraz ty daj troszeczkę tuńczyka na to. Nakładamy teraz na to ryż i robimy kulkę. Niby ma wyjść, ale jak wyjdzie, to nie wiem. No jest to hej. No. Musisz ugniatać bardziej. Ale to tak się nie da ugniatać, bo ten ryż naprawdę się klei do rąk mocno. Kurde, zepsułem wszystko. Co to będzie za przekąska? Chyba, że jeszcze dołożę trochę ryżu. Okej, okay, dobra, to ty teraz, JJ, podaj pasek nori, o, a ja ci to nałożę, pyk, i ty tym nori to owin, pyk. Mniej więcej tak to wygląda. Ale to jak dla jakiegoś wielkiego chłopa to jest. Szczerze, wolałabym robić kanapki niż to. Dobra, może druga wyjdzie nam bardziej zgrabniejsza, spróbujmy jeszcze raz. Pierw ulepmy może kulkę, teraz o, zróbmy tutaj miejsce typowo pod tuńczyka. No, nałóż teraz ładnie tuńczyka. Mocno, mocno go dociśnij może. Teraz na razie to odłożę. Zrobię górną teraz przykrywkę tego. Wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, serio. Nie no, pewnie nie mają już takie, taką wprawę, że dla nich to jest... Ja bym tu na ręki mąki posypał i by było git. Nic by nie przywarło. No i dobra, i teraz powinno nam być to na to, pyk. Ładnie podociskamy. I potrzebujemy teraz jeszcze raz paska nori. Strasznie amatorskie jest te onigiri. Profesjonalnie to wygląda, ale... Jeszcze wystarczy posypać ten ryż z sezamem i nasze danie będzie gotowe. No, ja jestem mega ciekawy, jak to smakuje. Generalnie powiem tak, samego nori za bardzo nie lubię, a tego nori tutaj jest faktycznie bardzo dużo. Wyobraź sobie, moja kochana, że jesteś w Japonii na dużej przerwie i zamiast kanapki wyciągasz onigiri! Próbuj. Jak sushi z dużą ilością ryżu. Mi się wydaje, że ta alga jest tylko tutaj po to, żeby się ryż nie kleił do rąk. Dodałabym tu majonezę. I to jest kolejna potrawa, którą może jeść człowiek bez zębów. Tak jak togepi. Dobre. Smaczne. A nawet nie jest niczym przyprawione. Zdrowe, pożywne. Naprawdę smaczne. Ocenimy. 8. 7, bo nie mam majonezu. Okej. Czas na podwieczorek, a w jednym z odcinków Brock ugotował dla Asha oraz Pikachu swoje popisowe danie, czyli zupę krem. A do zupy krem potrzebujemy marchewkę, brokuła, masełko, tymianek, czosnek, kostkę bulionową, mąkę i mleko. I Pikachu. Zgadza się. Okej, moi drodzy, więc wrzucamy takie dwie spore łychy margaryny lub masła. Czekamy, aż się rozpuści i dodajemy mąkę. Jak widzicie, masełko nam się rozpuściło. Oto nasza mąka. Mieszamy, aż nam się zrobi kolor brązowy. Okej, a teraz dodajemy dwie szklaneczki mleka. Dorzucamy kostkę rosołową oraz troszeczkę czosnku. Akurat mamy czosnek w kostce. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dużo czosnku, my lubimy dużo czosnku. Oj tak. No i teraz dodajemy warzywkę, żeby się razem z tym mleczkiem zagotowały. Jestem mega ciekawy tej zupy, naprawdę. No i do tego marchwiarz. Żeby był lepszy aromat, to trzeba dosypać jeszcze tymianku. Chyba nie za dużo, nie? Wystarczy. Nie za dużo, wystarczy. No i czekamy, aż wszystko razem się ładnie zagotuje. 5 minutes later. I voilà, moi kochani! Kremowa zupa broka. Ładnie pachnie. Pachnie ładnie. Wygląda trochę jak jedzonko dla dzieci, nie? Mogliśmy dodać jeszcze jedną szklankę mleka, wtedy była bardziej rzadka, ale jest taka pire takie wyszło. Gęsto, no.
Ja pierdzielę. Smakuje jak na kalafiorze smażona bułka tarta. Trochę. Ja bym powiedziała, że pycha! Boże! Ale to jest dobre. To ma smak sera, a nie ma tam sera. 10 na 10. 11 na 10. To jest najlepsze danie, jakie dzisiaj było. Strasznie dobre, tak samo jak strasznie dobra kolekcja na Pixie Shop. Więc jeżeli jeszcze nie byłeś, nie widziałeś nowych wzorów, bijaj mordeczko, ty moja kochana. I ci zupy dam, jak, zjesz, jak kupisz taką koszulkę, ci dam jeszcze tej zupy spróbować w gratisie. Jakbym była mała, bym dostawała warzywa z takim czymś, to miała warzywa. Szkoda, to jest pół kostki masła i mąka. No sprawdźmy, jak Justyna ugotowała. Ej, to jest naprawdę dobre. No. Ja to biorę. No i gitara. Moja wypłata, dzięki. Wszystko się nagrało. W jednym z odcinków Pikachu chillował sobie w baseniku, pływał, popijając pyszną lemoniadkę z cytrynką. Więc teraz zrobimy lemoniadkę a la Pikachu. My dodamy też jeszcze pomarańcza, bo bardzo lubimy. Wycisnięty soczek wlewamy do dzbanuszka. Zalewamy zwykłą mineralną wodą. W naszym przypadku nie gazowana, można dodać gazowaną, można też dodać cukru. My tego niestety nie robimy, bo dbamy o linię. Szklaneczki przepiękne, klimatyczne. Cytrynka też jest na ranciku. Dla ciebie? Ja. No to co? Na ciu. Pika, pika, ciu. No, jakby mnie prąd poraził, takie kwaśne. Ale dobre, dobre, zdrowe. Pycha. 10 na 10. Daję w palnik. Dobre. Zanim zrobimy kolację, to chciałem się odnieść do tematu mrówek. Czytałem wasze komentarze pod ostatnim filmem. Teraz już wiem, że mrówki potrzebują dużo ciepła, więc stoją u nas w łazience, bo tam jest ogrzewanie podłogowe i w sumie zawsze jest wilgotno. Cały czas kontroluję tą wilgoć, cały czas przykrywam je takim specjalnym, wyciętym odpowiednio jakby pokrowcem, żeby światło się tam podczas dnia nie dostawało. Też przeczytałem u was w komentarzu, że mówiliście, że terrarium jest na chwilę obecną za duże dla tak mojej kolonii, więc tam odgrodziłem jeszcze kilka sektorów, więc mają teraz mniej miejsca, ale umówmy się tak, że następny odcinek, który nagram dla was, to będzie update z terrarium dla mrówek i przy okazji sobie jeszcze nakarmimy mojego pająka, ponieważ zamówiłem mu karaczana brazylijskiego, więc zobaczycie, jak pająk się żywi, a to już w następnym odcinku. Na kolację, moi drodzy, zjemy sobie Gengara, czyli Pokemona ducha. Do przygotowania takiego dania potrzebujemy płatki owsiane, wiórki kokosowe, jakiś jogurt leśny oraz truskawki. Jak dobrze wiemy, Gengar jest fioletowy, więc na początku wlewamy jogurcik do naszej miseczki. Teraz z wiórek kokosowych usypujemy mu jego szyderczy uśmiech. Odrobina płatków owsianych potrzebna, aby zrobić mu język. Jak dobrze wiemy, Gengar miał taki długi język. Truskawkę przekrajamy wzdłuż. Pyk. I one posłużą jako oczy naszego Gengara. Zarąbisty. I powiedz mi, że nie wygląda jak Gengar. Wygląda jak stuprocentowy Gengar. Szaku. 1:1 stary. 1:1, nie? No. Czekaj, trzeba go w Pokebola złapać. Słuchajcie, ten przepis pochodzi z oficjalnej książki kucharskiej Pokémon. Jest coś takiego? Serio? I było takie danie. Danie Gengar. Faktycznie tego dania żaden z bohaterów filmu Pokémon nie jadł, ale pomyślałem, że będzie ciekawe, więc zjemy sobie to na kolację teraz. Proszę. Jak to zjesz, to cię Gengar w nocy nawiedzi. To ci podziękuję. Ja z okiem chcę. Nie, właśnie ja chcę z okiem. Oko, biurka, trochę jęzora. Oko, języczek. Smacznego. Mhm. Ja uwielbiam jogurty leśne. Ja. To oddaj. Ja lubię tylko pudding czekoladowy. My dzisiaj z Gengarem całą nockę spędzimy razem. To ja nie będę przeszkadzać. Pa. Elo. Jeżeli lubicie oglądać Pokémony albo grać w Pokémony, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, z jakiej gry w następnym odcinku mamy jeść różne potrawy. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu pika, pika. Zasubskrybujcie kanał, wbijajcie też do JJ-ki, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!